Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Swego czasu na ulicy zobaczyłem bardzo ciekawą odmianę Fiata 126P. Był to kabriolet. Od razu zrodził mi się pomysł na odcinek, w którym przedstawię właśnie dziwne, że tak powiem, odmiany naszego popularnego niegdyś malucha. Zatem nie przeciągam i zapraszam do obejrzenia. Popularny swego czasu Fiat 126P, zwany maluchem, przyszedł na świat 6 czerwca 1973 roku. Montowany był w Bielsku Białej z włoskich części. Jednak dopiero miesiąc później, w najważniejsze święto narodowe PRL, czyli 22 lipca, oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną malucha. Według opublikowanego w 1976 roku rankingu w niemieckiej gazecie Auto, Motor and Sport, Fiacik był wówczas najtańszym zakupie i eksploatacji samochodem w Europie w klasie aut małych. Zmotoryzował Polskę, był taksówką w Chinach, podbijał Australię, Kubę i w końcu odszedł. Dziś wraca za sprawą kolekcjonerów, a jego ceny osiągają już kosmiczny poziom. Był to jednak samochód, który zmotoryzował Polskę i przez długie lata był wielkim marzeniem milionów obywateli. Zabierał Polaków na wczasy do Bułgarii, przebijał się przez Zaspy podczas zimy stulecia i w razie potrzeby mogło się do niego zmieścić absolutnie wszystko. Dziś jest klasykiem motoryzacji i jednym z symboli PRL-u. Dlatego chciałbym Wam pokazać, w jakich wersjach powstawał mały polski Fiat. Zacznę od wersji, które według mnie były najbardziej ciekawe. Miejsce pierwsze. Fiat 126P Cabrio. Maluszek wersji kabriolet powstawał w 1991 roku w bielskim ośrodku badawczo-rozwojowym samochodów małolitrażowych pod nazwą Bosmal Cabrio. Była to produkcyjna wersja prototypu nazwanego Tropic. Powstające od 1991 roku auta trafiały głównie na eksport do krajów Europy Zachodniej. W styczniu 1990 roku rozpoczęto pracę nad kabrioletem opartym na polskim Fiacie 126P FR. W tym samym roku prototyp o nazwie Tropic zaprezentowano na wystawie Autosalon w Katowicach. Seryjną produkcję rozpoczęto w czerwcu 1991 roku. Trwała ona do 1995. Samochód początkowo nosił nazwę polski Fiat 126P Cabrio, a po przejęciu FSM przez Fiata zmieniono na Bosmal 126P Cabrio. Wyprodukowano łącznie 507 sztuk. W dachu auta umieszczono 3 okna z folii. Konstrukcję usztywniono przez wzmocnienie płyty podłogowej, słupków przednich i progów oraz dodanie usztywniającego pałąka za linią drzwi. Elementy wzmocnień produkowano w Bosmalu. Tam też prowadzono ich montaż i prace wykończeniowe przy samochodzie. Pozostałe prace prowadzono w FSM. Istniała możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia podnoszącego komfort użytkowania, m.in. foteli kubełkowych firmy Intergroklin oraz zestawu Z130 podnoszącego moc silnika do całych 30 koni. W samochodzie zastosowano pochodzącą z modelu BIS zębatkową przekładnię kierowniczą. Egzemplarze eksportowane do Niemiec ze względu na wprowadzenie tam zaostrzonych norm sprzężystości spalin wyposażono jako pierwsze polskie Fiaty katalizator. Sprzedażą samochodu zajmował się Bosmal. Czas oczekiwania na zamówiony egzemplarz wahał się od 3 do 6 miesięcy. W ofercie oficjalnie dostępne były pojazdy białe i czerwone. Ze względu na cenę porównywalną z modelem Cinquecento oraz panujące w Polsce warunki klimatyczne, zainteresowanie samochodem było w kraju bardzo znikome. Miejsce drugie. Fiat 126P Kombi. Mały Fiat wersji kombi powstał w 1976 roku. Zdecydowano się na szeroki zakres zmian, głównie w nadwoziu, jak i w silniku. Rozstaw osi zwiększono o 10 cm, a zwis tylny o 7 oraz zmodyfikowano część tylną, powiększając zarówno przestrzeń dla pasażerów, jak i miejsce na bagaże. W 1977 roku specjalnie dla wersji kombi stworzono silnik o pojemności 652 cm3 z poziomym układem cylindrów, co pozwoliło na powiększenie przestrzeni bagażowej. Silnik otrzymał nową skrzynię korbową, gaźnik, pompę paliwa, filtr powietrza, pompę oleju, dmuchawę oraz aparat zapłonowy i tłumik. Silnik został ułożony poziomo, co pozwoliło obniżyć podłogę bagażnika. Nowa jednostka napędowa osiągała moc 25 koni. Zmieniono również charakterystykę zawieszenia tylnych kół. Objętość tylnego bagażnika wynosiła 500 dm3, a po złożeniu tylnej kanapy wzrastała do 1000 dm3.
masa własna samochodu wzrosła do 630 kg. Pojazd mógł przewozić 4 osoby i 80 kg bagażu. Prędkość maksymalna polskiego Fiata 126P Kombi wynosiła 105 km na godzinę. Fiat Kombi był więc pod każdym względem lepszy od zwykłego. Szkoda, że nie doczekał się produkcji. Na bazie projektu Kombi wykonano makietę furgonu z zaszczepionymi otworami okiennymi w tylnej części nadwozia. W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych powstała wizualizacja wersji Kombi z podwyższonym dachem i małymi drzwiami bocznymi w prawej ścianie. Miejsce trzecie. Fiat 126P Bombel. Prototyp powstał w 1974 roku. Samochód zaprojektował Cezary Nawrot, twórca m.in. nadwozia Syreny Sport. Czemu Bombel, a nie Bombel? Zapewne z myślą o eksporcie. Nazwa z polskim O w środku nie byłaby zbyt prosta dla zagranicznego odbiorcy. Rok po uruchomieniu produkcji polskich Fiatów 126P w Bielskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych zaczęto zastanawiać się nad wprowadzeniem tzw. wersji użytkowej samochodu. Tak powstał Bombel, czyli maluch z częścią ładunkową, pokrytą charakterystyczną nadbudową z tworzywa. Część bagażową podzieloną półką. Była możliwość wyjęcia półki i wstawienia tylnej kanapy. Auto miało ładowność do 300 kg. Przestrzeń ładunkową przykryto sztywną nadbudową wykonaną z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Miała ona dwa poziomy. Górny o płaskiej powierzchni dostępny przez tylne drzwi i dolny, które tworzyła wnęka za przednimi fotelami. Między dachem a górnym poziomem rozpięta była siatka chroniąca kierowcę i pasażera przed przemieszczaniem się ładunku. Uzyskano przestrzeń ładunkową o objętości 1 metra sześciennego. Wykonano również wersję z dodatkowymi oknami bocznymi. Powstało kilkanaście prototypów Bombla. Ostatni, bazujący na modelu FL, zbudowano w drugiej połowie lat 80. Bomble były używane w FSM do transportu wewnątrzfabrycznego oraz przez dział sportu FSM jako samochody serwisowe. Miejsce czwarte. Fiat 126 PNP, zwany Ryjek. Konstrukcja polskiego Fiata z silnikiem umieszczonym w tylnej części samochodu utrudniała tworzenie odmian nadwoziowych. Postanowiono więc skonstruować samochód z przednim napędem przy założeniu maksymalnego wykorzystania elementów dotychczas produkowanego modelu. Prace konstrukcyjne rozpoczęto w maju 1977 roku, a pierwszy prototyp, nazwany 126P 650 NP, ukończono w grudniu 1978. Adaptacją zespołu napędowego kierował magister inżynier Jerzy Winogrodzki. W prototypie zastosowano chłodzony powietrzem silnik o pojemności 652 cm3 i mocy 26 koni. Został on obrócony o 180 stopni i ustawiony wzdłużnie przed osią. Napędzał koła przednie za pośrednictwem półosi napędowych z równobieżnymi przegubami Birfelda-Rzepa. Zastosowano zawieszenie przednie oparte na kolumnach MacPhersona oraz hamulce tarczowe na przednich kołach, a także zębatkową przekładnię kierowniczą. Nieznacznej zmianie uległa charakterystyka zawieszenia z kół tylnych. Zmiana rodzaju napędu wymusiła przeprojektowanie przedniej części nadwozia. Zadanie to powierzono Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydłużenie przedniej części sprawiło, że samochód otrzymał potoczną nazwę właśnie Ryjek. By zmniejszyć opór powietrza, zastosowano pochyłą ścianę przednią. Samochód posiadał masywne zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych. Z tyłu wygospodarowano bagażnik o pojemności około 200 cm3. Kolejny prototyp, oznaczony 126P 650 NP łamane na C, otrzymał trzydrzwiowe nadwozie typu hatchback i składaną tylną kanapę. W latach 1979 do 1981 zbudowano jeszcze kilka samochodów przednionapędowych, w których montowano różne silniki. Zmieniano przełożenia skrzyni biegów i przekładni głównej oraz eksperymentowano z zawieszeniem tylnym. W ostatnim prototypie prowadzono duże zmiany zewnętrzne, m.in. podwyższono linię dachu oraz zmienioną część tylną, stosując szerokie drzwi i poziome lampy zespolone. Miejsce piąte. LPT, czyli lekki pojazd terenowy. W latach 1974-75 w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Surejówku powstał prototyp lekkiego pojazdu terenowego, przeznaczonego dla Ludowego Wojska Polskiego. Pojazd transportowy skonstruowano na podstawie konstrukcji polskiego Fiata. Po kilku latach służby w jednostkach wojskowych LPT sprzedano w ręce prywatne. Jeden z nich znajduje się w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Patrząc na ten przedziwny pojazd, naprawdę trudno się domyślić, że ma cokolwiek wspólnego z małym Fiatem.
a tymczasem nie tylko układ kierowniczy i hamulcowy czy skrzynia biegów, ale nawet silnik pochodzą właśnie z poczciwego malucha. Potrafił nawet pływać. Z powodu słabego silnika armia nie była zainteresowana jednak zamówieniem. LPT spodobał się za to filmowcom i w rezultacie zagrał rolę pojazdu pana samochodzika. Po tej przygodzie trzeba go było zresztą długo doprowadzać do pierwotnego stanu. LPT przewidziany był jako pojazd transportowy. Brak uzbrojenia i opancerzenia. Do skonstruowania pojazdu wykorzystano elementy samochodu osobowego, jak już wspomniałem, polski Fiat. Do elementów tych zaliczyło się silnik, sprzęgło, zmodyfikowana skrzynia biegów, półosie, koła, ogumienie, zawieszenie z nieco dłuższymi przednimi wahaczami, hamulce, mechanizmy kierownicze oraz instalacje elektryczne, a także lampy, prędkościomierz, kierownica i przełączniki. Pojazd posiadał wykonane z tworzywa sztucznego otwarte nadwozie w kształcie wanny osadzonej na ramie rurowej. Dla ochrony przed wpływami atmosferycznymi mógł zostać pokryty brezentową opończą. LPT posiadał 6 kół. Napęd przekazywany był na oś środkową i tylną poprzez umieszczony przed osią kół tylnych reduktor z przekładniami łańcuchowymi. Napęd kół środkowych można było odłączyć podczas jazdy po utwardzonej nawierzchni. Silnik wraz ze skrzynią biegów umieszczono wzdłużnie z przodu w specjalnej obudowie. Zespół napędowy zabezpieczono od spodu stalową osłoną w kształcie rynny. Prędkość maksymalna na lądzie wynosiła 75 km na godzinę, a w wodzie 6. Masa własna LPT wynosiła 850 kg. Pojazd mógł przewozić 6 osób lub 2 osoby i 400 kg ładunku. Oprócz wojska, pojazdy LPT były testowane także przez Państwowe Gospodarstwa Rolne, gdzie przewidziano wykorzystanie ich do transportu pracowników w trudniejszym terenie. Miejsce 6. Wszędołaz. To kolejny po LPT dziwaczny pojazd, który wbrew pozorom jest bliźniaczym krewniakiem polskiego Fiata 126P. Odziedziczył po nim układ napędowy i kierowniczy. Zbudowano i przetestowano jeden egzemplarz, po czym zaniechano dalszych prac. Został zaprojektowany w Zakładzie Transportu Energetyki w Radomiu w 1979 roku. Był pomyślany jako terenowy pojazd na gąsienicach, który ułatwiłby ekipom energetyków usuwanie awarii w trudno dostępnych terenach i podczas śnieżnych zim. Wszędołaz, podobnie jak LPT, jest eksponatem Szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji. Miejsce 7. WUKO M1. W roku 1977 w wyniku wymiany handlowej doszło do współpracy między Wytwórnią Urządzeń Komunalnych w Łodzi a niemieckim producentem Gutbrod. W wyniku tej współpracy zakład WUKO zaprezentował mikrociągnik o nazwie MIKO. Powstał na bazie ciągnika Gutbrod 2600 z zastosowanym silnikiem Fiata 126P o pojemności 600 cm3. Miejsce 8. Ciągnik ZMB NK2. Produkowany w zakładach maszyn budowlanych w Wadowicach. Powstało ich prawdopodobnie 3 sztuki jako prototypy. Silnik od Fiata 126P bis, rok produkcji określa się na 1990. Jak widać, odmian było dość dużo, jednak większość nie weszła do seryjnej produkcji. Polski Fiat 126P był produkowany przez 27 lat. Ostatni maluszek z serii nazwanej Happy End zszedł z taśmy montażowej we wrześniu 2000 roku. Był w żółtym kolorze i trafił do Muzeum Fiata w Turynie. W konkursie na nazwę ostatnich maluchów, zorganizowanym przez Pismo Motor, nadsyłano też zresztą takie propozycje jak Finito, Znikający Punkt czy Basta. W sumie od 1973 roku powstało w Polsce około 3 318 000 egzemplarzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze. Jakie Wy macie odczucia co do użytkowania naszego poczciwego maluszka? Dziękuję.